Budowa masztu telefonii komórkowej przy ulicy Ogrodowej budzi poważne obawy mieszkańców osiedla Bocianie Gniazdo i domków jednorodzinnych. Mieszkańcy protestują, bo maszt może stanąć tuż pod ich oknami, dokładnie na terenie należącym do PKP. Przypomnę może, zwróciłam się z pismem do firmy, która zamierzała podpisać umowę, która właściwie zamierza podpisać umowę z przedstawicielem firmy telefonii komórkowej, aby odstąpili w związku z tym, że jest to niekorzystne dla mieszkańców i w związku z tym, że mieszkańcy mocno zaprotestowali przeciwko takiemu usytuowaniu tych masztów. Niestety otrzymałam odpowiedź i z odpowiedzi tej wynika, że względy ekonomiczne pozwalają im podjąć taką decyzję i kierując się ekonomią, a nie dobrem mieszkańców, zamierzają podpisać tę umowę. Do prezydent miasta już jakiś czas temu wpłynął wniosek w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Nowelizacja ustawy telekomunikacyjnej wprowadziła zapisy, które obligują prezydenta do wydania takiej decyzji. Aby przynajmniej czasowo ją zablokować, Rada Miasta uruchomiła procedurę planistyczną dla tego terenu i teraz trwa kolejny jej etap. To jest właśnie ten moment, aby do końca stycznia złożyć swoje wnioski do tego planu. Można przyjść do nas do Urzędu Miasta i takie uwagi po prostu przedstawić. Formularz wniosku można pobrać także ze strony internetowej i ci, którzy nie chcą masztu w pobliżu swoich mieszkań i domów, nie powinni tego etapu procedury planistycznej zignorować. Co jeszcze ważne, procedury dotyczą ulicy Ogrodowej, a nie Okopowej, jak przez pomyłkę podano w komunikacie prezydent.